Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. W tym szybkim story time chciałabym Wam opowiedzieć, jak założyłam firmę, jak to się w ogóle stało, że wpadłam na pomysł, żeby założyć firmę. Firma jest związana z Nowym Jorkiem, z szykowaniem Twojego wyjazdu do Nowego Jorku indywidualnie. Jak to się stało? W zeszłym roku w wakacje zaczęłam współpracę z firmą, którą prowadziła kobieta. I wysyłała ona inne kobiety na wyjazdy po całym świecie. Takie kobiece wyjazdy, gdzie same babki właśnie zostawiały mężów, dzieci w domu i sobie wyjeżdżały. Ja byłam przewodnikiem, zostałam zatrudniona jako przewodnik, bo były właśnie grupy w Nowym Jorku, więc chodziłam sobie z tymi paniami, pokazywałam im miasto. Natomiast zamówiła mnie na kolejny wyjazd za tam parę miesięcy. I jakieś takie 2 tygodnie przed tym wyjazdem, przed tymi moimi turystkami, nagle dostaję wiadomość na Instagramie. Dzień dobry, czy pani miała być przewodniczką wtedy i wtedy tej i tej grupy, od tej i tej firmy? Ja mówię, o dzień dobry, tak, tak. No i ta dziewczyna mi mówi, że właścicielka się zawinęła, ukradła pieniądze, wszystkie zaliczki, ludzie płacili po 1000 euro. Wszystkim ukradła jakby te pieniądze, powiedziała im, proszę się zwrócić do PayPala, PayPal państwu odda. Także taka była rozmowa z ludźmi i te kobiety były załamane, no bo za 2 tygodnie mają wyjazd do Nowego Jorku, na drugi koniec świata, nic nie wiedzą, nic nie mają przygotowane, nagle nie ma ich zaliczki i musiały same sobie zorganizować resztę i nie wiedziały, jak się za to zabrać. Więc zgłosiły się do mnie jako do jedynej osoby, którą znały, do której miały kontakt w Nowym Jorku, która mogłaby coś spróbować pomóc. Więc jak wyglądała moja pomoc? Moja pomoc wyglądała tak, że spotkałam się z nimi na Zoomie. Umówiłam się z tymi wszystkimi dziewczynami, które wylatywały z różnych części Polski, które wylatywały do Nowego Jorku. Spotkałam się z nimi na Zoomie i porozmawiałam, starałam się je poznać, starałam się właśnie podpytać, a dlaczego wybrałaś Nowy Jork? Co cię fascynuje w tym mieście? Czego się spodziewasz? Jakie atrakcje chcesz zobaczyć? Czy lubisz muzykę? Jak jest, jeśli chodzi o twoją dietę? Czy masz jakieś specjalne diety? Jak lubisz spędzać wolny czas? Czy jesteś aktywna? Masa takich różnych pytań, na podstawie których później stworzyłam im plan zwiedzania na cały ich pobyt z opcjami, gdzie właśnie pojechać na shopping, gdzie taniej kupić bilety, tam w jakie dni na przykład muzea są tańsze i tak dalej, jak się poruszać metrem, jak kupić bilet, po prostu cały taki kompleksowy plan na Nowy Jork, który zaoszczędził im czasu, zaoszczędził im stresu, dzięki któremu dowiedziały się o nowych jakby możliwościach, rzeczach, które mogą zrobić w Nowym Jorku. Mają porady od lokalsa, osoby, która tutaj mieszka, która się zna na Nowym Jorku, która kocha to miasto, więc od razu wiedziały, gdzie pójść na jedzenie, jakie chociażby zobaczyć sztuki na Broadwayu i tak dalej. I w związku z tym zaczęłam się tym zajmować na szerszą skalę, to znaczy zaczęłam planować wycieczki osobom personalnie, indywidualnie. I od tamtej pory już miałam wielu klientów, wszyscy zadowoleni. To spotkanie na Zoomie też dużo daje, bo jestem w stanie wtedy poznać właśnie tego turystę i dowiedzieć się, jakie ma oczekiwania i czego chce doświadczyć w tym Nowym Jorku, bo ten Nowy Jork niesamowicie się doświadcza i każdy dzień tutaj jest przygodą. A ja na przykład jak rozplanowywuję plan na wyjazd, to nie robię tak, że dzień jeden rób to, dzień dwa rób to. Rozplanowywuję bardziej pod względem ładna pogoda versus brzydka pogoda. Bo jak na przykład teraz tak strasznie wieje, aż stanę plecami do wiatru, jak tak strasznie na przykład wieje i jest pochmurnie, no to bez sensu, żeby wtedy wybierać się na przykład na Most Brukliński. Lepiej sobie pójść do Muzeum Historii Naturalnej. Więc zapraszam Was serdecznie, jeśli macie ochotę, kiedyś wybieracie się do Nowego Jorku, do skorzystania z takiej mojej oferty. Zostawiam tutaj mojego maila i życzcie mi powodzenia, bo oficjalnie będę właśnie zakładać firmę, którą planuję nazwać Polka w Ameryce. Także taka nazwa mojego kanału, jak i mojej firmy.
Dziękuję bardzo za spędzenie ze mną czasu w tym szybkim story time, za usłyszenie, jak wpadłam na pomysł swojego w ogóle biznesu. Zorientowałam się, że ludzie potrzebują pomocy, to jest nie lada wyprawa, po prostu na drugi koniec świata, więc lepiej mieć tutaj taką osobę zaufaną, która właśnie doradzi, podpowie, posłucha i zaplanuje, pomoże po prostu to zaplanować i oszczędzić ten cenny czas. Dobra, do zobaczenia w środę na dłuższym odcinku. Pa, pa!